Według statystyk każdego roku w Polsce u 50 tysięcy osób dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, które bez szybkiej pomocy może doprowadzić nawet do śmierci. Takie sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie – w centrum handlowym, na spacerze w parku czy podczas podróży pociągiem. Jak zareagować, kiedy widzimy leżącą osobę, z którą nie ma kontaktu? Pierwsza zasada – nie bój się, podejdź. Jeżeli widzimy osobę, która zasłabła, która leży, musimy rozejrzeć się, czy jest bezpiecznie. Dopiero wtedy podchodzimy, upewniając się, że jest bezpiecznie, podchodzimy do tej osoby poszkodowanej. Oceniamy jej świadomość, czy jest przytomna, czy nie, zadając pytanie. Można podejść, szturchnąć osobę, zapytać, co się stało. Jeżeli nie ma odpowiedzi, wołamy o pomoc. Jesteśmy sami, wiadomo, będzie trochę nam ciężej, będziemy musieli więcej zrobić. Jeżeli jest ktoś, kto nam będzie chciał pomóc, po prostu nam to ułatwi i skróci ten czas tych czynności, które musimy wykonać. Oceniamy, czy ta osoba oddycha, odchylając głowę do tyłu. Patrzymy, czy przykładamy ucho do ust, do nosa, wyczuwamy, czy oddechy są, czy nie. Nie dłużej niż do 10 sekund. Jeżeli tego nie ma, musimy niezwłocznie powiadomić pomoc, czyli wezwać pomoc ratunkową, pogotowie. Kręcimy numer 112 bądź 39. I natychmiast rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej, czekając na przyjazd karetki. W takich przypadkach kluczowy jest czas działania. Czas na ratunek takiej osoby to około 4 minut. To niewiele, a ceną jest ludzkie zdrowie lub życie. Oprócz odwagi przyda się znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy i odpowiedni sprzęt. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych Koleje Dolnośląskie dołączają do grona przewoźników, których tabor jest wyposażony w przenośne defibrylatory AED. Bezpieczeństwo pasażerów jest naszym priorytetem, dlatego postanowiliśmy wyposażyć wszystkie nasze pojazdy, nie tylko te najnowsze, ale także te starsze elementy naszego taboru, w urządzenia ratujące życie, w defibrylatory. Jak mówią statystyki, 70% szans na to, że życie zostanie uratowane, to jest właśnie efekt użycia defibrylatora, dlatego dobrze, żeby takie urządzenie było na pokładzie każdego naszego pociągu. I owszem, będzie, nie tylko w Impulsach 45 oraz hybrydach, które taki sprzęt mają zamontowany fabrycznie. Aktualnie trwa montaż pierwszych defibrylatorów na starszych pojazdach. Dotychczas zakupiliśmy 44 takie urządzenia, a więc łącznie będzie ich 88 we wszystkich naszych pociągach. W tej chwili trwa montaż pierwszych 9 pojazdach szynowych starszego typu. No i systematycznie będziemy uzupełniać to w kolejnych pojazdach. Kiedy należy użyć defibrylatora? Zawsze, kiedy wystąpiło zatrzymanie krążenia jako wsparcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Urządzenie można, a nawet należy zastosować zarówno u osób dorosłych, dzieci czy kobiet w ciąży. Choć poszczególne urządzenia dostępne w pojazdach KD na dworcach czy w miejscach użyteczności publicznej mogą się od siebie nieco różnić wyglądem. Każde ma takie same funkcje i jest bardzo proste w obsłudze, która nie jest trudna i może zrobić to nawet dziecko. Miałem przypadki, gdzie na różnych szkoleniach, w szkołach podstawowych nawet 7-8-latki potrafiły obsłużyć tego typu sprzęt. Jest on bardzo dobrze, on jest uproszczony w działaniu, w sensie takim użyciowym, że mamy to wszystko napisane, narysowane. Mało tego, jest to sprzęt, który mówi do nas, który nam mówi, co mamy robić w danym momencie i kiedy przerwać, kiedy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej, jak się zastosować do tego pacjenta. Nie bać się przystępować do tych akcji ratunkowych, podejść do tego pacjenta, przemóc się. Ja wiem, że jest to stres i ludzie bardzo ciężko na to reagują i jest to duży problem ogólnie, bo ta świadomość jest mała, dlatego ja zawsze zachęcam i polecam właśnie. Jakbyśmy tego nie zrobili, zawsze jesteśmy w stanie pomóc. W każdym pociągu potrafi z niego skorzystać zarówno konduktor, jak i kierownik pociągu. Cała kadra bierze udział w regularnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym z zasad udzielania pierwszej pomocy. Instruktaże odbywają się w zależności od stanowiska pracy, co pół roku, raz na rok, ewentualnie jeżeli są to stanowiska robotnicze, co 3 lata. Jednak osobę, która nagle będzie potrzebowała pomocy, może spotkać przypadkowy przychodzień czy podróżny. Wówczas, zgodnie z instrukcją ratownika medycznego, przystępujemy do akcji ratunkowej. Pomocny będzie precyzyjny podział zadań. Ty jako pierwsza osoba, która sprawdza przytomność tej osoby poszkodowanej, u której podejrzewamy nagłe zatrzymanie krążenia, wskazujesz palcem, ty przynosisz defibrylator, ty dzwonisz po pomoc medyczną. Tu jest ważny czas,
czyli szybkie rozpoczęcie akcji związanej z resuscytacją. No i ważna jest też pomoc drugiej osoby, która ten defibrylator przyniesie i go przygotuje do użycia. Wstępna ocena sytuacji, a następnie miarowe uciskanie klatki piersiowej to dwa najistotniejsze elementy pierwszej pomocy. Dopiero po rozpoczęciu ucisków ratowniczych należy podpiąć elektrody defibrylatora. Dorosłym na klatce piersiowej, dzieciom jedną na klatce piersiowej, drugą na plecach. Urządzenie najpierw dokonuje analizy stanu pacjenta i dopiero wtedy, gdy jest potrzeba, uruchamia impuls elektryczny. O wszystkich krokach pomocy na bieżąco informują komunikaty głosowe z urządzenia. Pamiętaj pierwszą zasadę pierwszej pomocy. Nie bój się, nie bądź obojętny. Zareaguj. Możesz uratować czyjeś życie.